Centrum Rehabilitacji dla Chorych na SM w Bornym Sulinowie zostały stworzone warunki, w których powyższe cele są realizowane w sposób skuteczny i przyjazny dla pacjenta. Jesteście Państwo w Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Jest to ośrodek wybudowany w standardach europejskich. Wzorowaliśmy się w projekcie i w budowie na dwóch takich ośrodkach w Europie, a mianowicie w Melsberg w Belgii i w Holandii w Haslev. Ośrodek ten prowadzi rehabilitację, podobnie jak jest zbudowany, w standardach europejskich. Chcielibyśmy, aby osoba chora na stwardnienie rozsiane była rehabilitowana kompleksowo. Proponujemy tu rehabilitację, która pozwoli pacjentowi choremu na SM wrócić do rodziny, życia zawodowego, funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Ośrodek finansowany jest z dwóch źródeł. Przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie rehabilitacji niesklasyfikowanej odrębnie i finansowana jest tylko rehabilitacja medyczna. Natomiast pobyt pacjenta jest finansowany przez niego samego. On może się ubiegać o dofinansowanie z ośrodków pomocy społecznej. Pacjent do naszego ośrodka kierowany jest przez lekarza neurologa. W przypadku, kiedy ma trudności z uzyskaniem takiej konsultacji, może być wyjątkowo kierowany przez lekarza rodzinnego. Ośrodek posiada 35 miejsc w systemie stacjonarnym. Z tego 25 pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Turnus trwa około 4 tygodni. Może być on ewentualnie w zależności od potrzeb skrócony lub wydłużony. W chwili obecnej nie ma kolejki oczekujący i pacjent jest przyjmowany od zaraz. Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane jest ośrodkiem, gdzie jednorazowo może przebywać 35 osób. Zarówno teren obiektu, jak i sam obiekt jest dostosowany holistycznie do potrzeb osób chorych na stwardnienie rozsiane. Począwszy od podjazdów do wszystkich pomieszczeń, które się znajdują w naszym ośrodku, pacjent może swobodnie dojechać czy dojść. Fizjoterapia. Fizjoterapia jest szeroko stosowana w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane. U podstaw interwencji fizjoterapeutycznej leży główny cel, którym jest ograniczenie niepełnosprawności oraz ułatwienie funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, społecznym i zawodowym. Większość pacjentów cierpi z powodu kombinacji różnych czuciowo-ruchowych symptomów: spastyczność, obniżenie siły mięśniowej, jak również ataksję, co doprowadza do zredukowania sprawności fizycznej. Rehabilitacja chorych ze stwardnieniem rozsianym odbywa się w naszym ośrodku w sposób kompleksowy. Jestem tutaj od 2 tygodni i muszę powiedzieć, że jest to moja pierwsza wizyta na takim turnusie. Jestem bardzo zachwycony i na początku sceptycznie przyjechałem. Mówię, ja po co mi rehabilitacja, ale to, co oni ze mną tutaj zrobili, no to jest duży postęp w stosunku do tego, co było. Hydroterapia. Hydroterapia u osób chorych na stwardnienie ma przede wszystkim na celu uzyskanie rozluźnienia mięśniowego, ponieważ te osoby często mają silną spastykę. Dzięki ćwiczeniom w wodzie uzyskuje się rozluźnienie mięśni. Tak samo możliwe są do wykonania te ćwiczenia, które nie są możliwe do wykonania na lądzie. Pacjenci uzyskują możliwość swobodnego poruszania się, poruszania kończynami, co często już od kilku lat nie jest dla nich wykonalne w normalnych warunkach. Tutaj na basenie ćwiczymy przy pomocy metod neurofizjologicznych, takich jak PNF w wodzie, metoda Hallwicka. Pomaga to właśnie głównie w walce ze spastyką. Dodatkowo niska temperatura wody, woda w tym basenie ma około 26 stopni, pozwala na ograniczenie drżenia mięśni, co również dla tych pacjentów jest bardzo ważne. Krioterapia. Krioterapia jest to intensywne stymulowanie powłok ciała niskimi temperaturami. Mówimy tutaj o temperaturach od minus 120 stopni Celsjusza do minus 160. Zabieg trwa od 2 do 3 minut. Celem jest wytworzenie i wykorzystanie fizjologicznych reakcji obronnych organizmu na zimno. Stosujemy go w przypadku SM-u, ponieważ uzyskujemy zmniejszenie napięcia mięśniowego, bardzo istotnego w przypadku pacjentów ze spastyką.
uzyskujemy zwiększenie siły mięśniowej oraz w niewielkim stopniu zmniejszenie zaburzeń równowagi, również bardzo istotne w przypadku schorzeń neurologicznych. Fizykoterapia. Celem fizykoterapii w leczeniu osób ze stwardnieniem rozsianym jest przede wszystkim zniesienie spastyczności, zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych z tą spastycznością mięśni i generalnie efekt przeciwbólowy przed ćwiczeniami na sali gimnastycznej. Socjoterapia. Wsparcie psychologiczne, czy też wiedza psychologiczna jest, powiedziałabym, w procesie zdrowienia niezbędna, dlatego że to, co dzieje się w naszych głowach, to jak myślimy o chorobie, o jaki mamy obraz zdrowia, jaki nosimy w sobie, zależy cały proces zdrowienia. W związku z tym tutaj, szczególnie przy tej długotrwałej, ciężkiej chorobie, jest to niezbędna dziedzina, która powinna się pojawić w leczeniu. Ta socjoterapia to nie tylko to, co ja dla nich przygotuję, ale także to, co oni sobie dają nawzajem i to jest jakby pozytywna strona tych zajęć. Pacjenci pokazują, że SM to nie jest koniec świata, że można się realizować, a nawet zdarzyło mi się bodajże 2 czy 3 razy w tych ostatnim pół roku, gdzie pacjenci mówili, że SM bardzo wiele im dał. Zrozumieli wiele, zmienili w swoich małżeństwach wiele. Pobyt w centrum rehabilitacji daje szansę na to, żeby w przyjemnej atmosferze zobaczyć, jak można sobie radzić z chorobą, przy okazji dowiedzieć się od naprawdę fachowych osób, jak to robić na co dzień. Pozytywne efekty pobytu w takim ośrodku to poprawienie sprawności fizycznej i siły psychiczne do dalszego walczenia z chorobą. Jeżeli nie zaczną pracować nad sobą, a początek tej pracy nad sobą to właśnie pobyt w takim miejscu, to ta walka z tą chorobą jest z góry skazana na przegraną. Centrum rehabilitacyjne dla chorych na SM w Bornym Sulinowie. To miejsce, w którym pacjent pod jednym dachem może skorzystać z fachowej pomocy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, jak również z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, przeznaczonego do leczenia dolegliwości towarzyszących stwardnieniu rozsianemu na różnych etapach rozwoju choroby. W ramach turnusu rehabilitacyjnego pacjent ma m.in. dostęp do fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, krioterapii, terapii zajęciowej, jak również socjoterapii czy muzykoterapii.